Dawno u mnie na kanale nie było żadnego street fishingu, a dzisiaj jestem na kompletnie nieznanym mi odcinku Warty w nowej miejscowości. Jesteśmy tutaj przelotem. Ziomeczek chciał sobie troszeczkę polatać dronem, więc ja sobie wziąłem wędkę. Może uda się coś z tego fajnego złożyć, więc trzymajcie kciuki. Widzimy się już na pierwszej miejscówce, także zapraszam. W pierwszej kolejności dobrą opcją byłoby założenie sobie woblera, tym bardziej to daje nam jakiś tam fajny handicap w miejscach, w których no nie do końca wiemy czego się spodziewać. Nie trzeba badać aż tak bardzo dna, a taki wobler zawsze tym sterem, jak sobie to dno opuka, to na kiju będziemy czuli, co się tam dzieje i czego się spodziewać. Dzisiaj taki rekonesans naprawdę mega spontaniczny i przypadkowy, więc nie oczekuję żadnych super wyników, nie nastawiam się na żaden konkretny gatunek, chcę po prostu sobie połowić, bo jestem tutaj przejazdem. Jest naprawdę mega spoczko. Ale pięknie okonie tu wjechały w te kamienie. Szybka zmiana przynęty. Zobaczymy sobie w ogóle rattal. Coś takiego. Też fajna miejscówka, żeby właśnie tego typu przynętą sobie spróbować. Wobler tonący, więc nawet jeszcze lepiej. Przeciągniemy go, zobaczymy. Bardzo fajna woda. Tutaj generalnie ta woda dużo wolniej płynie niż w Poznaniu, z tego co widzę. Dużo słabszy uciąg. I też jest to centrum miasta teoretycznie. Ale jest tu zdecydowanie spokojniej niż u mnie. Było dotknięcie okonia, one tu stoją. Muszę troszeczkę inaczej kij ustawić. Gdzieś tutaj. No ładnie było widać, jak wyszło całe stado z tym woblerem, ale nie są zbyt chętne do tego, by atakować. Bardzo leniwe prowadzenie. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Jest pierwszy. Czyli jednak udało się skusić jakiegoś okonia z tego statka, które tam fajnie za tymi kamieniami ustawiało. No i elegancko. Czyli już na pewno nie wrócę stąd na pusto. Nowe miejsce z rybą. Elegancko. Mamy pierwszą rybkę. Oczywiście wraca do wody. O, ale pięknie poszedł. No a my próbujemy złowić coś jeszcze. Już jestem zadowolony. Spontaniczny wypad. Co innego załatwione. Przy okazji połowione. Rewelacja. No, to jest kolejne fajne miejsce. Łopa. No. Dokładnie. No, tu też warto oddać kilka rzutów. Co ty gadasz? Jest, następny garbus. No taki przyjemniaczek już. Fajna miejscówka, taka typowa właśnie pod garbusa. Patrz. Ładujemy do wody garbusa. Jest fajna miejscowa, może być ich tu więcej. Może rzucimy to pod tą trzcinkę. No, było ładne uderzenie. A tych trzcin nie odpuszczę. Zobaczymy tylko, co tu się dzieje. Zostanę przy opcji woblerowej.
i prawdopodobnie będę chciał sobie to założyć, więc zakładam i zobaczymy, jak to tutaj chodzi. Wypuścimy trochę ten bober troszeczkę dalej sobie. Ja go będę chciał tutaj, taki warkocz fajny leci. Tak go będę chciał w tej linii pewnie gdzieś tu sobie utrzymać. Z ciekawości po prostu kilka rzutów oddać w tą stronę. Jest to, myślę, że też dosyć ciekawy sposób. O, przytrzymamy go sobie, sprowadzimy go sobie w to miejsce docelowe, które sobie gdzieś tam wymyśliłem. No i będziemy pewnie próbowali coś tutaj podziałać. O, nawet na skraju tego warkosza tak bym go przytrzymał. I delikatnie możemy go sobie próbować. A, chodzi tu szczupaczek mały. Po mojej prawej stronie właśnie ładnie pogonił. Aż było go widać, jak siedzi. Zeszła. To już była fajna ryba. Fajna ryba. No takie branie sobie psuć. Ładnie chodził. No szkoda. O, tu jeszcze w trawę wjechałem teraz. Ale zrobimy podobnie. Wypuścimy, podamy mu tą przynętę jeszcze raz. Może się skusi. Tradycyjnie wypuścimy sobie trochę wobler. Ja bardzo lubię tą technikę. Nie trzeba jakoś super daleko machać, robić hałasu. Można go fajnie sobie spławić, jeżeli jest pływający oczywiście, bo to jest też podstawowy warunek tego typu manewrów. No jeżeli mamy pływający wobler, który fajnie gdzieś tam pracuje, możemy sobie go podejść naprawdę daleko z nurtem. Potem powoli tylko delikatnie go podciągamy. Jeżeli on ma fajną pracę, będzie kusił ryby na pewno. Przytrzymamy trochę. O, trawy są. Zakończyć pewnie dzisiejszy film. Totalnie spontaniczny wypad przelotem przez jedną z miejscowości pod Poznaniem. Zaliczone nowe miejscówki, mega wypad na plus, chociażby ze względu na to, że udało się złowić dwa okonie, co już jest naprawdę mega pozytywne, a my widzimy się przy okazji kolejnego filmu. I pamiętajcie, że macie do zrobienia jeszcze dwie rzeczy, czyli zostawienie łapy, zostawienie subskrypcji, jeśli widzicie mnie po raz kolejny, i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, siema!